To nie raz już proponujemy na Politechnice różne projekty o tym, żeby stworzyć pewne połączenie, jedno z kilku, które jest możliwe, tam na to jest to niebieskie, które tam widać, nad linią, nad liniami, nad trasami kolejowymi. To jest takie miejsce, gdzie kolej razem z dużą arterią wytworzyła taką gigantyczną barierę przestrzenną, którą bardzo trudno jest przekroczyć. Wydaje się, że ta południowa Śródmieście, do którego ona ma prowadzić, a ta dzielnica, która jest za koleją, nazywa się Karolec, która zginie później, to są dwa zupełnie różne światy. Jeżeli ktoś chce przejechać autobusem bądź tramwajem, to musi odjeżdżać jakieś 2 kilometry. Nie można przejechać na wprost. No i tam, żeby dojechać, to trzeba odjechać, jakby tam było jakieś jezioro albo krater wulkaniczny, jakiś, no po prostu absurdalne to jest. Więc trzeba to zrobić. I tutaj właśnie wzywam, żebyśmy zrobili coś takiego, co na przykład się robi czasami gdzie nie gdzie, na Krakowie zrobiono. Tu mogło być też niedobrze zdjęcie z Krakowa, to jest Lyon akurat, ale zrobiono wiadukt nad stacją Płaszów, tak? Dla tramwaju, dla rowerzystów i dla pieszych, ale nie dla drogi. I teraz właśnie to jest jakby realizacja tego, co tam było na tym Copenhagen Ice, tak? Czyli prosta droga dla publicznego, prosta droga dla rowerzysty, prosta droga dla pieszego. Oczywiście nie sądzę, żeby dużo pieszych chodziło na takie dystanse, ale do rowerzyści na pewno tak. A samochód, to sobie poradzi.